Rozumiecie, o co mi chodzi? W życiu spotykają nas różne sytuacje. Któregoś razu jakiś duch przychodził do naszego domu i dotykał się naszych dzieci. Działo się to w nocy i bardzo mnie to wkurzało. Nie rozumiem, dlaczego to się działo. Faktem jest to, że to się działo. I którejś nocy wygoniliśmy to ustrojstwo z chaty. Na początku nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I Bóg pozwolił mi zobaczyć tego demona. Powiedziałem: Boże, nie wiem, co się dzieje. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Proszę, pokaż mi, o co tutaj chodzi, ponieważ chcę się z tym rozprawić we właściwy sposób. W którymś momencie Bóg dał mi zobaczyć tego demona. Gdy go zobaczyłem, on podniósł swoją głowę i zdziwił się, że ja byłem w stanie go zobaczyć. Gdy się zorientował, że go widzę, od razu zniknął i uciekł na piętro. Bóg dał mi dar rozróżniania duchów. Demony nie spodziewają się tego, że je rozpoznasz. Nie spodziewają się tego, że je zobaczysz. Wyglądał jak taki brzydki, ciemny cień. Tak się cieszę, że nie jestem jednym z nich. Kiedyś żyłem w zgodzie z takimi demonami. Najbardziej namacalne doświadczenie obecności demonicznej, jakiego doświadczyłem, przyniosło mi niesamowitą świadomość mojego zbawienia. Nie przyniosło mi strachu. Dzięki niemu zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo jestem narodzony na nowo. Demon był w mojej sypialni i upewnił się, że ja czuję jego obecność. Im bardziej czułem jego obecność, tym bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, że nie mam z tą ciemnością nic wspólnego, że jestem od niej całkowicie oddzielony, ponieważ już nie jestem mężczyzną, który kiedyś był sługą tej ciemności. Nie pomyślałem sobie: o mój Boże, w mojej sypialni jest demon. W imieniu Jezusa, uciekaj. Byłem tak wdzięczny Bogu za zbawienie. Adam, chcesz się czymś podzielić? Powiedziałeś coś o tym, że żyjemy w kulturze podręczników. Czy mógłbyś powiedzieć coś o demonach w tym kontekście? Zakładam, że one nie funkcjonują zgodnie z żadnym podręcznikiem. No właśnie w tym rzecz. Właśnie dlatego potrzebujemy rozpoznania. Dlatego potrzebujemy żyć według ducha. Tutaj nie ma żadnych ustalonych zasad gry. Mamy żyć świętym życiem. Mamy być świadomi schematów jego działania i mamy nie dawać mu przystępu. Chrześcijanie cały czas naruszają stan swojego sumienia. Przez to nie przyjmują Bożej miłości i zaczynają żyć w stałym poczuciu określonego poziomu potępienia. Po czasie w ich sercach pojawia się nieprzebaczenie do kogoś. Nagle, gdy się okazuje, że muszą użyć autorytetu, nie są w stanie tego zrobić. A nawet jeśli próbują coś robić, to nie działa. Obracają się wtedy przeciwko Bogu i pytają się Go, dlaczego to nie zadziałało. Przecież powiedziałeś, że to będzie działać. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jezus jest całkowicie czysty. Ty stałeś się całkowicie czysty poprzez Jego krew. Dlatego pozostań w miejscu czystości. Będziesz czysty, gdy będziesz trwał w Jego obecności, gdy będziesz trwał w społeczności z Bogiem i nie będziesz dawał miejsca diabłu. Żyjąc w ten sposób, będziesz żył w rozpoznaniu duchowym. Twoje sumienie wtedy zgodzi się z autorytetem, który został złożony w twoim życiu. Jeżeli twojemu sumieniu coś dzwoni w uszach, nie będziesz pewien swojego autorytetu. Zastanawiasz się, czy masz autorytet, czy nie. Bo w swoim sumieniu jesteś świadom tego, że coś jest nie tak. List do Tymoteusza mówi, że ludzie, którzy nie mają czystego sumienia, stają się rozbitkami w wierze. Pojawia się potrzeba. Chrześcijanin musi zrobić coś w duchu, jednak jego sumienie mówi mu, że prawdopodobnie Bóg nie będzie w stanie się przez niego poruszyć, bo to i tamto. Taki chrześcijanin nie może chodzić w autorytecie. Stan twojego sumienia jest niesamowicie istotny. Chroń swoje sumienie. Jeżeli naruszysz swoje sumienie, szybko, dzięki miłości Bożej, doprowadź je do właściwego i czystego stanu. To, że chcesz oczyścić swoje sumienie, oznacza, że kwalifikujesz się do tego. Rozumiecie? To, że chcesz czystego sumienia, to, że ci zależy, to jest dobre słowo. Czuję, że jesteście tym dotykani. To, że ci zależy, mówi, że kwalifikujesz się do oczyszczenia sumienia. Bóg ciebie kocha. Po tej sytuacji będziesz mądrzejszy, będziesz ostrożniejszy. Po prostu już nie wchodź do tej samej rzeki. Żyj w świetle, tak jak On jest w świetle. Skończ z tym. Zakończ ten temat. Już nigdy o nim nie myśl. Nigdy o nim nie mów, ani do niego nie wracaj. Jeżeli do czegoś wracasz, jeżeli o tym mówisz, jeżeli o tym myślisz, to oznacza, że nie przyjąłeś Bożej miłości, ani Jego przebaczenia w tej sprawie.
I twoje sumienie daje ci o tym znać. Jednocześnie przez ten cały czas Królestwo Boże jest w tobie. Pełnia Bożego autorytetu jest w tobie. Nie jesteś w stanie jednak tego autorytetu zamanifestować sobą, ponieważ twojemu sumieniu cały czas coś brzęczy w uszach. Bóg jest z tobą, jest w tobie i mówi ci idź. Ty myślisz sobie, kto ja? Mogę iść? Ja nie mogę, bo to czy tamto. W najgorszym, czy też najlepszym przypadku, zależy jak na to spojrzeć, ograniczysz się do osoby, która stara się zastosować w swoim życiu jakieś zasady czy metody. Ograniczysz swoją relację z Bogiem do funkcjonowania z Bogiem na podstawie zasad i metod. Zdajcie sobie sprawę z tego, że Jezus nie miał kryzysu tożsamości. Nie nosił w sobie ani procenta niskiego poczucia własnej wartości. Nie miał żadnej potrzeby, aby ludzie potwierdzali mu to, kim jest. On był w 100% pewien tego, kim jest. I dzięki temu mógł kochać czystą miłością. I dzięki temu mógł poruszać się w pełni autorytetu. On chce, żebyśmy patrzyli na siebie jako na ludzi, którzy są w Nim i którzy żyją przez Niego. I dzięki temu mogą za Nim podążać. Jeżdżę na takie obozy. To, co się na nich dzieje, obserwuję od 2 lat z rzędu. To, co powiem, akurat będzie dotyczyło kobiet, ale w mężczyznach oczywiście też czasem manifestują się demony. Dziękuję Ci, że mówisz o tym. Myślę, że ważne jest to, aby o tym przypominać. W niedzielę głosiłem. Mówiłem o słowach Jezusa, w których powiedział: jeżeli będziecie trwać w moich słowach, prawdziwie będziecie moimi uczniami. Powiedziałem więc, oznacza to, że możemy być uczniami czegoś innego. Możemy podążać za innymi słowami niż za słowami Jezusa. Widziałem na tych obozach mnóstwo dzieciaków, które są poranione przez życie, przez swoich przyjaciół, przez swoje rodziny, przez straty, jakich w życiu doświadczyli. Konsekwencją tych doświadczeń jest to, że te dzieciaki przyjmują do swojego serca kłamstwa. Zawsze im mówię, jest prawda na temat tego, co się wydarzyło i jest kłamstwo na temat tego, co się wydarzyło. Te dzieci instynktownie prawie zawsze wybierają uwierzenie w kłamstwo. Nigdy nie traktowałyby Ciebie w taki sposób, w jaki Ciebie traktują, gdyby znały prawdę na swój własny temat. Wiecie, co się dzieje, gdy głosimy o czystej Bożej miłości? Na jednym ze spotkań dla kobiet głosiłem o Bożej miłości. Mówiłem tym kobietom o ich wartości. Mówiłem o tym, dlaczego On przyszedł na ziemię. Bóg powiedział mi, że mam włączyć pewną piosenkę. Jej tytuł brzmiał Zakochaj się we mnie na nowo. Nawet nie modliłem się o te kobiety. Niektóre już w tym momencie leżały pod mocą Bożą. Jedna kobieta siedziała w takiej pozycji. Walczyła z całej siły, żeby nie dać tej prawdzie dojść do jej serca. Światło, które było w głoszeniu, rozświetlało ciemność, która była w jej wnętrzu. To, co powiedziałeś wczoraj, było świetne. One bardzo pragną Boga, ale jest głos, który im mówi nie. Jesteś taka i taka, nie możesz. Gdy mówiłem im, kim są, ta prawda sama je do siebie przyciągała. Rok temu doświadczyłem tego, o czym mówiłeś wcześniej. Demon zaczął mówić do mnie, powiedział mi swoje imię, spojrzał mi prosto w twarz i powiedział, a ty byłeś narkomanem, gdy byłeś młody. Demon usłyszał moje świadectwo z dnia poprzedniego i próbował wykorzystać je przeciwko mnie. Gdy go usłyszałem, wybiegłem z pokoju, zadzwoniłem do Musi Hart i pytałem się jej, co mam zrobić. W takim momencie starasz się sobie przypomnieć wszystko, czego zostałeś kiedykolwiek nauczony. Tego roku wyglądało to inaczej. Mówiłem tym kobietom, proszę, spójrzcie mi prosto w oczy. Mówiłem im wtedy o Bożej miłości. One zaczynały płakać, a demony je opuszczały. Duch Święty usługiwał im swoim pokojem. Uśmiech pojawiał się na ich twarzach. Stawały się na twarzach podobne do dzieci. Wcześniej były w takim stanie, a nie innym, ponieważ doświadczyły realności życia i uwierzyły w kłamstwo. Czy słyszycie, jak niesamowite jest to, co mówi Brian? Jeszcze rok temu ten sam facet, gdy stanął twarzą w twarz z demonem, wybiegł z pokoju. Wybiegł z pokoju, ponieważ chciał zadzwonić po pomoc i próbował przypomnieć sobie wszystko, czego został kiedykolwiek nauczony. Zobaczcie, jak ogromny postęp zrobił w ciągu roku. Nie szukał kolejnych metod, po prostu dalej szukał Jezusa. Dzisiaj jest w stanie usługiwać prawdą, która jest bardzo bezpośrednia. Prawda przedstawiona w jasny i zrozumiały sposób dotyka życia ludzi, którym głosi. Ta prawda i to światło konfrontuje ciemność, która mieszka w innych.
I ono rozprawia się z demonami, które w tych osobach mieszkają. Jeszcze rok temu budował fundamenty pod to, co dzieje się dzisiaj. Jeżeli odejdziesz z posterunku, jeżeli nie będziesz kontynuował swojej przygody z Panem oraz swojej intymności i wspólnoty z Nim, to nie znajdziesz się w tym miejscu, w którym On się znalazł. Też miałem sytuację, w której Pan powiedział mi, że osobie, która manifestuje demona, mam zaśpiewać piosenkę. Nieczęsto z zakazalnicy dzielę się takimi świadectwami, ponieważ gdy ci, którzy mnie słuchają, napotkają na swojej drodze demona, zaczną mu śpiewać. To byśmy zrobili. Pomyślelibyśmy sobie, Dan to zrobił, zadziałało, spróbujmy. Dlatego nie dzielę się często takimi świadectwami, bo ludzie próbują naśladować metody. Nie dzielę się z wami tym, w jaki sposób rozprawiam się z symptomami choroby w swoim ciele. Ludzie bez objawienia próbowaliby naśladować to, co ja robię. Są książki zatytułowane Jak zostałem uzdrowiony z raka. Ci, którzy są chorzy na raka, czytają te książki, ponieważ próbują znaleźć rozwiązanie. Rozwiązaniem jest relacja z Jezusem. Odpowiedzią jest stałe przyjmowanie Jego miłości. Odpowiedzią jest robienie tego nawet wtedy, gdy Twoje ciało staje się coraz chudsze. Jeśli Twoje ciało ma raka, w jaki sposób wpływa to na Twoją wspólnotę z Panem? Wspólnota z Panem jest źródłem Twojego życia. Bez niej będziesz myślał sobie, bracie, musimy zrobić coś i musimy zrobić to szybko. Za czasów Johna G. Lake'a ludzie niezbyt dobrze odbierali jego nauczanie. On otwarcie wypowiadał się przeciwko lekarzom. W tej kwestii akurat się z nim nie zgadzam. Mówiąc to jednak, nie chcę w żaden sposób nie okazać mu szacunku. Jednocześnie nie jestem w stanie zaprzeczyć owocom jego życia. Jego owoce są naprawdę zastanawiające. W Spokane, w Waszyngtonie, w ciągu 5 lat jego służba udokumentowała 100 tysięcy uzdrowień. 80% z tych osób to były osoby nieuleczalnie chore, na których medycyna postawiła krzyżyk i nie była w stanie im pomóc. Z kolei 80% z tych 80% to były osoby, które zostały uzdrowione momentalnie. Ten człowiek głosił, dlaczego polegamy na czymkolwiek innym niż Jezusie. Prześladowano go za to, jednak to do niego kierowali się ci, którym medycyna nie była w stanie pomóc. 80% ze 100 tysięcy uzdrowień to były osoby nieuleczalnie chore. 80% z tych 80 zostało uzdrowione na miejscu. Któregoś razu po spotkaniu podeszła do niego kobieta. Posłuchajcie jej słów. Mam książkę o Johnie G. Lake'u. Nie czytałem jej od dłuższego czasu, bo przeczytałem ją tak wiele razy. Ale w sumie Pan powiedział mi wczoraj, że mam wam przeczytać jeden rozdział z niej. Rozdział nazywa się Czy chrześcijanie mają prawo do słów, jeśli jest to twoją wolą, w kontekście modlitwy o uzdrowienie. Wiem, to jest najdłuższa nazwa kazania w historii. Uwierzcie mi jednak, że całkowicie rozkłada ten temat na łopatki. Zobaczcie, co odpowiedział tej kobiecie. Pomyślicie, że to nieczułe. Posłuchajcie jednak, co stoi za tymi słowami. Posłuchajcie postawy jego serca. Nie osądzajcie go odruchowo. Kobieta przyszła do niego i powiedziała, bracie John, jestem zdesperowana. Musimy coś zrobić. Znam ten język i sposób wypowiedzi bardzo dobrze. Co tydzień odbieram takie wiadomości na swoim telefonie. Słyszę w sekretarce, prawdopodobnie mnie nie znasz. Jestem z takiego i takiego stanu. Proszę, oddzwoń. Oglądałam twoje nauczania. Proszę, oddzwoń. Nie macie pojęcia, jak często odsłuchuję nagrane wiadomości tego typu. Kobieta przybiega do Johna i mówi, John, musimy coś zrobić, musimy coś zrobić. Jeżeli Bóg szybko czegoś nie zrobi, będę zmuszona podjąć jakąś decyzję, ponieważ powiedziano mi, że umrę. On spojrzał się na nią i powiedział, co masz na myśli, mówiąc, że musisz podjąć jakiś wybór? Jeśli musisz, to umrzyj, ale w żadnym wypadku nie puszczaj się Boga. Przeciętny kościół za takie słowa wykopałby Johna G. Lake'a za drzwi. A był człowiekiem, którego służba widziała ponad 100 tysięcy udokumentowanych uzdrowień. Z tego, co wiem, widział 2 razy tyle uzdrowień podczas czasu jego służby w Afryce. 100 tysięcy to tylko liczba uzdrowionych w ciągu 5 lat w Spokane. To, co działo się w Afryce, prawdopodobnie nie podlegało żadnej możliwości przeliczenia. Cuda, które miały miejsce, były nieprawdopodobne. Któregoś razu do Johna przyszedł chłopiec, którego kark dosłownie się złamał. John pisał wtedy, że cały czas wzrastał w Panu i był pierwszy raz w Afryce. Poszedł do mężczyzny, który był ubrany tylko w skórkę zwierzęcą. Był szefem plemienia i był mężem Bożym. Bóg naprawdę zstąpił na tego człowieka. John wszedł do chatki, w której był ten człowiek oraz chłopiec. Pomyślał sobie, o mój Boże, bo nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. Kark tego chłopca był całkowicie skręcony. Prawdopodobnie wyglądało to strasznie.
Ten człowiek, wódz plemienia, trzymał chłopca na swoich rękach i modlił się o niego. John ocenił sytuację i od razu zdał sobie sprawę z tego, że sam jest wypełniony niewiarą. Gdy problem jest tak naoczny, często też znajdujemy się dokładnie w tym samym miejscu. Któregoś razu pojechałem do szpitala modlić się o człowieka, którego znałem. Gdy zobaczyłem jego stan, odwróciłem się na pięcie, pojechałem do domu i zacząłem płakać. Prosiłem Boga o to, żeby mnie ugruntował i utwierdził. Prosiłem Jezusa, żeby okazał mi swoje miłosierdzie. Podbudowałem swoją wiarę Ewangelią. Zacząłem przypominać sobie wszystkie fragmenty, które mówią o chodzeniu w autorytecie. Wróciłem do tego szpitala, a ten człowiek, który od 6 miesięcy był w śpiączce, obudził się po modlitwie. Gdy go zobaczyłem po raz pierwszy, nie byłem w stanie go rozpoznać, tak bardzo się zmienił. A znałem go od lat. Tak bardzo wstrząsnęło mną to, co zobaczyłem, że zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli w tym momencie się pomodlę, to moja modlitwa będzie czysto religijna. Po prostu odbędę swój chrześcijański obowiązek. Modlitwa nie jest dowodem wiary. To, że się modlisz, zupełnie nie jest równoznaczne z tym, że masz wiarę. Dobrze, wróćmy do tematu. Nie wiem, jak z niego zeszliśmy. John, to wszystko przez twoje pytanie. Wracając jeszcze do kwestii demonów, nie chcę za bardzo się na nich skupiać. Ja nauczam chodzenia w miłości i chodzenia według ducha. Bardzo się cieszę z twojego świadectwa, Brian. Wierzę, że to, że dzisiaj tutaj jesteś, nie jest przypadkowe. Rok temu, gdy demon do niego przemówił, on się wystraszył, pobiegł po pomoc. Starał się przypomnieć sobie wszystko, czego się kiedykolwiek nauczył. W tym roku posługuje prawdą w krystalicznie czystej formie. Rzeczy się manifestują ze względu na poziom prawdy, który jest głoszony. Namaszczenie, które wynika z usługiwania tak wysokim poziomem prawdy, wyzwala reakcje demoniczne. Dlaczego? Ponieważ one muszą poddać się Duchowi Świętemu. Czy właśnie nie tego doświadczasz i czy to nie jest piękne? Czy widzicie progres w jego życiu? Jeżeli on zacząłby szukać innych sposobów, jeżeli przestałby szukać tylko Jezusa, jeżeli nie skupiłby się na tym, który jest prawdą, stałby się kolejnym człowiekiem, który ma jedynie pytania. No dobrze, ale dlaczego? Tak, tak, ale dlaczego to czy tamto? Wiecie, dlaczego dużo kościołów znajduje się w takim miejscu? Ponieważ nie siedzą na kolanach Jezusa. No tak, bracie, ale dlaczego? Okej, ale czemu wydarzyło się to? Uspokój się, ucisz się i posiedź u Jezusa na kolanach. Idź spędzić trochę czasu z królem. No tak, ale... Gdy John G. Lake wyszedł z tego namiotu, pomyślał sobie, szkoda mi tego faceta. Nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak poważnym stanie jest ten chłopiec. Modli się z całego serca, ale nie rozumie tego, w jakim stanie jest ten chłopiec. Nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważną rzeczą jest złamanie karku. Ten chłopiec był martwy. Jego kark był złamany. Jego głowa leżała obok jego ciała. John wyszedł z tego pomieszczenia, ponieważ wiedział, że jest pełen niewiary. Był tak pełen niewiary, że aż współczuł człowiekowi, który modlił się za tego chłopca. Myślał, że ten mężczyzna nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważna jest to sytuacja i że tak naprawdę chłopiec jest martwy. Myślał sobie, Boże, pobłogosław tego człowieka. On cały czas modli się o tego chłopca. Upłynęła chwila i przywódca wioski wyszedł z tego namiotu, trzymając chłopca na swoich rękach. Żywego i w normalnym stanie. John G. Lake był absolutnie zmieciony. Zaczął się modlić o to, żeby Bóg pomógł mu pozbyć się z jego serca tej okropnej niewiary. Płakał i wołał do Boga o to. Uzdrowienie tego typu nie powinno na nas nawet robić wrażenia. Jezus wskrzesił Łazarza, który był martwy od 4 dni. Wiem, że są świadectwa, którymi David Hogan nie dzieli się w Ameryce. Wiecie dlaczego? Powiedział, ludzie i tak już nie wierzą w to, o czym się dzielę. Więc nie dzieli się jeszcze większymi świadectwami, ponieważ nie chce być dla ludzi kamieniem potknięcia. Słyszałem kilka tych świadectw, które on ma na myśli. Są absolutnie niesamowite. Gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, jego żona podzieliła się jednym takim świadectwem. Zrobiła to ze łzami w oczach. Powiedziała, czy nie jest niesamowitym to, że będąc w Ameryce nie możemy podzielić się tym świadectwem. Oni i tak już dostają mnóstwo wiadomości czy e-maili, w których ludzie piszą im, że są oszustami. Mnóstwo ludzi w internecie pisze, że to, co oni mówią, nie może być prawdą. To świadectwo, o którym mówię, jest takie. Znaleźli ciała kilku pastorów w workach z odciętymi głowami od tułowia. Oni jedyne, co potrafią, to się modlić. Zaczęli się modlić i David któryś powiedział, to, co widzimy własnymi oczami, wchodzi nam na głowę.
To, co widzimy, miesza nam w myślach. To, co widzimy, jest dla nas teraz silniejsze niż to, w co wierzymy. Ale my wiemy, że Bóg wskrzesza z martwych. Wszyscy widzieliśmy, że Bóg wskrzesza z martwych. Sam David dzięki Duchowi Świętemu widział ponad 20 wskrzeszeń. A więc położyli ciała i głowy pastorów tak, żeby przylegały do siebie. I zamknęli ich z powrotem w tych workach. Po chwili zobaczyli, jak worki się ruszają. Nie możesz podzielić się takim świadectwem. Przeciętny chrześcijanin powie ci, proszę cię, naprawdę myślisz, że mam uwierzyć w te bzdury? Jeżeli tak myślisz, czy tak mówisz, to jedynie szczycisz się tym, że nie jesteś w stanie uwierzyć Bożemu Słowu. Wiem, to było ostre. Czy rozumiecie już tę zasadę? To, co wchodzi przez bramy naszych oczu, to, na co patrzymy swoimi oczami, przekracza poziom naszej dojrzałości. Ta zasada jest niesamowicie istotna w kwestii uzdrowienia. Wielu z nas nie naoglądało się zbyt wielu cudów w swoim życiu. Naoglądaliśmy się natomiast tego, w jaki sposób funkcjonują choroby. Widzieliśmy, jak niszczą ludzkie ciała. Próbujemy wierzyć, że ktoś zostanie uzdrowiony, jednocześnie nie mając odpowiedniej relacji z Panem. Dlatego cały czas głoszę o relacji z Panem. Wiem, że były sytuacje, w których nie zobaczyłem uzdrowienia z powodu tego, na co patrzyły moje oczy. Gdy byłem w takich sytuacjach, wycofywałem się, następnie budowałem swojego ducha i wracałem do walki. Na pewnej konferencji mówiłeś o uwolnieniu. Tłumaczyłeś, w jaki sposób ty się w nim poruszasz. Rzuciło mi to ogromne wyzwanie. Nawet rozmawialiśmy razem o tym. Przez lata to, w jaki sposób ja posługuję uwolnieniem, bardzo się zmieniło. Zmieniło się z powodu tego, co nauczasz, oraz dzięki objawieniu, które Bóg przynosił do mojego życia. To objawienie zaczęło przychodzić dzięki miłości, której nie doświadczaliśmy z Bogiem wcześniej. Jesteśmy w takich sytuacjach, które ty też opisywałeś. Demon się manifestuje i my się z nim momentalnie rozprawiamy. Wiem, że w przeszłości w takich sytuacjach działy się różne szalone rzeczy. Dzisiaj jednak uwolnienie, którym posługujemy, nie wygląda tak samo. Jest dużo spokojniejsze. Czasem demony jeszcze próbują zrobić na nas wrażenie. Tak, próbowały też zrobić wrażenie na Jezusie w którymś momencie. Jezus nakazał im, żeby przestały. Często jednak manifestacje bywają tak dzikie i tak szalone, ponieważ demony widzą, że wpływa to na nas. Im bardziej szalona jest manifestacja, tym bardziej się staramy wygonić demona. Demon widzi, że zwrócił na siebie uwagę i przez to zaczyna jeszcze bardziej wydziwiać. Jesteśmy chrześcijanami, więc myślimy, że naszym obowiązkiem jest wygonić tego demona i staramy się zastosować różne metody. Miłość jest najbardziej niezwykłą rzeczą na tej ziemi. Miłość nie wymaga, żeby najpierw ktoś posprzątał swoje życie. Byłem w sytuacji, w której demon przemawiał przez jedną dziewczynę. Bóg powiedział mi, żebym zaśpiewał nad nią pewną pieśń. Zacząłem śpiewać tę pieśń i okazało się, że to jest jej ulubiona piosenka chrześcijańska. Co się stało, gdy śpiewałem jej tę pieśń? Jej serce całkowicie się roztopiło. W swoim wnętrzu zaczęła myśleć, chcę wrócić do domu. Chcę ciebie, mój ojcze. Chcę ciebie i twojej miłości. Tak bardzo cię przepraszam. Ona w duchu, myśląc tak czy modląc się tak, zostaje otoczona Duchem Świętym. Demon w takiej sytuacji musi uciec z jej życia. Duch Święty nie działa jak taśma samoprzylepna. On osłania nas jak szklana kula. Ona przed jego przyjściem była oblepiona taśmą klejącą. I nagle okazuje się, że już nic się do niej nie przykleja. Dlaczego? Z powodu zmiany, jaka zaszła w jej sercu. Z powodu tego, że pokutowała. Są książki na temat czystości i świętości, w których przeczytasz, że im bardziej czystym i świętym życiem będziesz żył, w tym większym autorytecie będziesz funkcjonował. Uważam, że jest to słuszna zasada, ale odwrócona do góry nogami. Najpierw przyjmujesz Bożą miłość, odziewasz się w Jego łaskę i sprawiedliwość. Jego łaska zmienia twoje życie i dopiero w tym miejscu odnajdujesz autorytet. Nie staram się żyć bardziej świętym życiem po to, żeby mieć większy autorytet. Rozumiem, że jestem Bożym Synem. Przyjmuję Bożą sprawiedliwość. Chodzę w niej. Dopiero wtedy zaczynasz funkcjonować w autorytecie. Jest to naturalny efekt przyjęcia Bożej sprawiedliwości. Tak samo jest z wiarą.
Próbujemy uzyskać więcej wiary. Próbujemy ją w sobie wyprodukować. I w ten sposób przyznajemy się do tego, że jej nie mamy. Jeśli próbujesz wyprodukować w sobie wiarę, to oznacza, że jej nie masz. Przepraszam was najmocniej, ale naprawdę to jest tak proste. Wiara jest czynna w miłości, jest naturalnym rezultatem poznania Boga. Bardzo często, jak dzielisz się takim świadectwem, jak z tą piosenką, ludzie próbują się dowiedzieć, co to była za piosenka. Tylko widzicie, w następnym przypadku ta piosenka nie musi dotknąć kolejnej osoby. Dowiedziałem się, że duchowa siła wiąże chłopca z powodu tego, w co zaplątana była jego mama. Ta siła demoniczna starała się zniszczyć również jego życie. Pomyślałem sobie, przecież mama pokutowała. Mama jest wolna. To oznacza, że chłopiec też musi zostać uwolniony. Wierzę, że w tej sytuacji, nawet jakby mama nie pokutowała, to chłopiec też mógłby zostać uwolniony. Wierzę, że nie jest skazany na los, który zgotowały mu demony przez jego matkę. Wierzę, że jest skazany na Bożą łaskę. Ludzie głoszą, dopóki jego mama nie pokutuje, to jej syn nie zostanie uwolniony. Proszę, nie mówcie mi takich rzeczy, ja ich nie toleruję. One są całkowicie przeciwne Bożemu miłosierdziu. Takie zrozumienie jest całkowicie legalistyczne. Wynika ono z teologii o przekleństwach pokoleniowych. Proszę, nie zadawajcie mi teraz pytań o przekleństwa pokoleniowe, bo zajmie nam to godzinę. Powiem tylko tyle. Stworzyliśmy potwora z przekleństw pokoleniowych. Boimy się tych przekleństw, oddajemy im hołd, na swój sposób je wielbimy. Musimy zrozumieć, że nasz ród, nasze pochodzenie się zmieniło. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i dzięki temu jesteśmy błogosławieni do tysięcznego pokolenia. Mówię to z pełną odwagą i zrozumieniem tego, co mówię. To, co zrobili ludzie w przeszłości mojej rodziny, nie może mieć żadnego wpływu na moje życie. Wierzenie w przekleństwa pokoleniowe jest zwiedzeniem i przynosi strach. Wczoraj rozmawiałem z mężczyzną, który jest chory na schizofrenię. Lista schizofreników w historii jego rodziny jest bardzo długa, a więc ewidentnie jest to związane z przekleństwem. Zrozumcie, ja nie mówię, że przekleństwa pokoleniowe nie istnieją. One istnieją. Widać, jak alkoholizm niszczy całe rodziny. Ale gdy choć jeden przychodzi do sprawiedliwości, jest błogosławiony aż do tysięcznego pokolenia. Jakoś nigdy nie głosimy o tej części tego fragmentu. Mówimy tylko, o przekleństwa, do trzeciego i czwartego pokolenia, do trzeciego i czwartego pokolenia. Tak jakby Jezus nigdy nie przyszedł. Zachowujemy się jak ludzie pod Starym Przymierzem. Mimo tego, że Bóg przyszedł i ustanowił nowe, bez względu na to, co powiesz, nie jestem w stanie się przejąć przekleństwami pokoleniowymi. Wierzenie w ich wpływ na nasze życie jest niewłaściwe. Ludzie myślą, moi przodkowie zrobili to i tamto. To oznacza, że ja też będę cierpiał na to samo. Te demony będą mnie dręczyć przez całe życie, ponieważ moi przodkowie otworzyli im drzwi. Co, jeśli Jezus trzasnął tymi drzwiami przed nosem demonów, a ty w to uwierzysz? Słuchajcie, te rzeczy mają moc lub jej nie mają, w zależności od tego, w co wierzysz na ich temat. Jeżeli Jesse wierzy w to, że gdy ktoś zdemonizowany go dotknie, to ten demon jest w stanie na niego przeleść, będzie żył w strachu i będzie ciągle oglądał się za siebie. Jeżeli zupełnie w to nie wierzy, jeżeli jest ugruntowany w prawdzie, nie mówię o życiu w arogancji, mówię o szczerej wierze w to, że on w żaden sposób nie jest podatny na bycie zdemonizowanym. Co było z Jezusem? Tłumy na niego napierały. Jezus zapytał, kto mnie dotknął? Uczniowie odpowiedzieli mu, wszyscy ciebie dotykają, Jezu. O co ci chodzi? Jezusowi jakoś nie przeszkadzało to, że wszyscy go dotykają. Chrześcijanie często przyjmują bardzo dziwną mentalność. Mówią, nie wiem, co się stało, ale w sumie ostatnio zmieniłem pracę. Pracuję wśród nowych osób i w sumie nie wiem, w co one są zaangażowane. Jakie ma znaczenie to, w co one są zaangażowane? Gdyby miało to jakiekolwiek znaczenie, to czy Bóg byłby w stanie wysłać ciebie na cały świat, żebyś ewangelizował? Z tego powodu często chrześcijanie modlą się o zmianę pracy. Proszą Boga, żeby dał im chrześcijańskie miejsce pracy. Jestem pastorem i wiem, że to jest najczęstsza prośba o modlitwę zborowników. Chrześcijanie proszą Boga o to, żeby zabrał ich z miejsca, w którym są, i dał im chrześcijan wokół siebie. Gdy ludzie przychodzą do mnie z taką prośbą o modlitwę, zawsze mówię im, że nie pomodlę się o to. Pytam się, co masz na myśli, prosząc o to, żeby Bóg zabrał ciebie z twojej pracy. Przecież wtedy w twojej pracy zapanuje już całkowita ciemność.